No siema Minecraft ziomy i ziomowy. Witam was w kolejnym odcinku serii Dzień z życia właściciela. Na samym początku chciałbym was prosić o łapeczkę i naciśnięcie tego dzwoneczka obok subskrypcji. No i to tyle. Dzięki. Cześć. Dobra, więc na samym początku przejdziemy się na spawna elegancko. Znaczy w sumie na stołniareczki. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Jakieś ziomy tutaj kupują tutaj sobie coś u villagerów. Aha, mam dla was taką informację. Dodałem alert subów na odcinek, więc każdy, kto zasubskrybuje kanał, będzie widoczny na tym, będzie widoczny na odcinku. Więc jeśli chcecie być na kolejnym odcinku widoczni, to zasubujcie kanał w tym momencie. No i w kolejnym odcinku bardzo prawdopodobne, że będziecie po prostu widoczni na ekranie podczas odcinka. Ja na początku bym tutaj w sumie chyba naprawił stołniarki. Sobie najpierw muszę kliknąć kurde, żeby tutaj pozbierać te stołniarki. O, było blisko, aby ziomek wpadł do dziurwy. Ok, naprawimy sobie. Dobra, jest wszystko? Chyba jest wszystko, dobra, więc ziomy uradowani, że mogą sobie dalej kopać. Magiczne kowadło stoi elegancko. A właśnie, tak w ogóle, bo tutaj zauważyłem, że czasami enchanty znikają, a już wiem, dlaczego znikają enchanty i nie wiem, czy wam powiem. Bo to chyba jest tajemnica państwowa, narodowa. Ale dobra, a mogę wam sobie chyba powiedzieć, tutaj są takie cwaniaki, nie wiem, czy to robią ludzie specjalnie, czy nie, ludzie rzucają, że ceny TNT na spawnie i te enchanty czasami znikają. Kurde, no, takie, że tak powiem, gryfowanie spawna trochę, nie? Okej, co się tutaj dzieje? Wow, w ogóle dźwięku nie ma. O, okej. Dobra, tak może być, elegancko. Co on tutaj robi, ten Minecraft ziom? Nie wiem, co on robi. Tu w ogóle się czają. Ale potyczka, nie? Zobaczcie, jakie emocje. Jakie emocje. Ja pierdzielę. Jakie emocje. Halo, właściciele. Ale emocje. Dobra, tepniemy się, może tylko do końca się możemy tepnąć. Bartek ma pomniejszony knok. Zobaczymy, czy mam Bartek pomniejszonego knoka. No, coś tutaj dzieje. Widzę, Bartek niezdecydowany trochę podchodzi, odchodzi. A tak w ogóle, wkrótce nowa edycja świąteczna. I szykujcie się naprawdę, naprawdę fajnych zmian na start nowej edycji. Naprawdę ta edycja, co teraz będzie, co teraz nadchodzi powoli, powoli nadchodzi, bo już się do niej szykujemy. Będzie taka naprawdę bardzo nastawiona na właśnie na święta i będzie w takim klimacie, że tak powiem, świątecznym tutaj prowadzona. Możliwe, że nawet jakieś kolędne będziemy śpiewać na tym spiku. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno po prostu będą jakieś prezenty dla was rozdawane codziennie. Będą jakieś skrzyneczki z nagrodami dla takich graczy aktywnych, którzy codziennie wbijają, no bo codziennie skrzynki będą do odebrania. No, zobaczycie. Tylko tutaj na razie wam za dużo nie mogę mówić. Na Facebooku się wkrótce Dragona pojawi. Info więcej. Co się tutaj dzieje? O, chyba ktoś ma na odnoga. Albo po prostu się knokają w top, w ścianę tutaj, w dirta. Dobra, tepniemy się. O Jezu, co to jest za nich? Dobra, tepniemy się do tego ziomka. On jest w nóżkach chyba. Tepniemy się do tego Tomi. Co tam? Co on robi tutaj? Co oni robią? Patrz, to jest jak ten, jak Steve, nie? Patrzcie, Steve tutaj jest normalnie. Tutaj jest Steve, wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Jest trójka ludzi i jest troje ludzi i oni tak, uwięzili lwa w klatce, nie? To właśnie tak wygląda, patrzcie, tutaj trzech, tutaj coś ziomek, tutaj przykład, wyobraźcie sobie, nie wiem, pisze coś, jakiś notatnik, tam ziomek robi, robi jakieś zabezpieczenie, żeby lew ich nie pogryzł, a tutaj ziomek, o, klatkę zamknął, jest lew uwięziony, kurde, normalnie safari jakieś. Co się tutaj dzieje? Halo? Steve znalazły Steve'a, nie?
Dlaczego go zgłaszałem za cheata? On... Cheata aura, o co chodzi, dlaczego go zgłaszałem? Halo. O co tutaj chodzi? Może go zgłaszają? Może go zgłaszają za cheaty? On się próbuje lognąć w tym momencie, żeby nie być... A, bo on jest sprawdzany, dobra. To jednak nie jest Safari. Ja kurde, jednak nie jest to Safari. No niestety, fałszywy alarm. Dobra, będziemy się tepali do ludzi, którzy nam się wyświetlają. Tutaj podobno ma ziomek Speedmina. Panie Speedmine. No chyba nic nie ma. A czy bynajmniej na razie. Wstawię sobie kowadełko. Na razie jest legitnie. No nic za bardzo takiego nie ma. O, Szymi pisze fajny nick XD, to chyba tutaj cipka. Jest cipka 93. Ja pierdzie. Normalnie nie wierzę. Do kogo tutaj możemy się tepnąć? Tajbara mam włączonego. Dagger 25. On może mieć lag jakiś. O! No, Terminatoreku. No i patrz, jak elegancko nam go zgłosiło. Czekajcie, co można z nim zrobić? Sklepiemy go pałą, czy nie? Sklepiemy go pałą? Sklepiemy go pałą, co? Pa. Co zrobi? Co on ma wykup? Chyba nie, zbugował się w bloku. Dobra, zabiliśmy go elegancko. I go sobie zbanujemy od razu. Sklepany. Steve sklepany pałką, nie? No. Polecimy sobie dalej. A może w sumie jego tutaj itemy na spawnie rozdamy. Rozdaję itemy cheatera na spawnie. Spawn, elo. Sobie rozdamy jego itemy. W sumie, co prawda tutaj tych itemów nie ma dużo. Ale niektórym się na 100% przydają. Przydają się tutaj itemki, jakieś szmaragdy, więc... Dla jednych ludzi to może być śmieć, a dla innych naprawdę to się może przydać. Bo są ludzie, którzy zbierają na gildie, albo nawet są ludzie, którzy sprzedają głupiego kobla, nie? W sklepie. A właśnie, pokażę wam, jak sklep może działa, bo to zostało niedawno dodane, a część graczy jeszcze o tym nie wie. Ja już wam pokazuję ten. Teraz wam pokażę. Czekajcie, to ja sobie zmienię. Koniec itemów. Dobra, pokażę wam sklep może, co? Tak wygląda ta informacja o was, jest stan konta, informacje. Ogólnie to są takie informacje tylko o was, tylko to jest stan konta i wasz nick. No i są najbogatsi gracze, czyli gracze, którzy posiadają w tym momencie najwięcej tutaj pieniędzy na swoim koncie, w stanie swojego konta. Możecie powiedzieć, co byście dodali tutaj do tego pluginu najlepiej. Możecie normalnie tam śmiało pisać w komentarzach. Napiszcie hashtag propozycja i swoją propozycję, co możemy dodać do tego pluginu. Więc tutaj macie po prostu najbogatsi gracze. Ja nie wiem, czy czasami nie dodamy czegoś takiego, jeszcze tutaj obok taką główkę albo jakieś złoto, po prostu byśmy dodali coś takiego, że topka ludzi, którzy najwięcej wydali pieniędzy na sklepie właśnie tym tutaj. No i w sumie to byłby dobry byłby taki pomysł, nie? Tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie. No i tutaj można sobie sprzedawać przedmioty różnego tutaj rodzaju. Tutaj macie jakieś itemy, które wam się kompletnie przydają, przykładowo nawet redstone w niektórych przypadkach, no i cobblestone. I no macie tutaj takie itemy, można sobie spokojnie na tym zarobić. Ja wiem, że wam się wydaje, że tu jakieś kurde admin, co to jest za 16 groszy jest i za 5 groszy 1 set, a to jest po to, żeby po prostu ludzie za szybko się nie wzbogacili,
I żeby po prostu no, trzeba było troszeczkę pograć, tak? Bo na 100% ludzie, którzy grają na Dragonie, powiedzmy tam, no, ktoś, kto gra na Dragonie, powiedzmy tam, no nie wiem, 2 godziny dziennie jest w stanie sobie kupić, już wam mówię, co jest w stanie sobie kupić, jeśli sprzedaje oczywiście przedmioty z tego, w tym sklepie tutaj. Jest w stanie sobie kupić SVP na edycję, SVP na edycję, sponsora na edycję, no nawet Turbo Drop może sobie kupić, aha, tutaj nie wprowadziłem czasu, na jaki dostaję, dlatego będę musiał to zmienić. Tutaj macie Bacona, normalnie sobie mojego Bacona możecie kupić, jeśli przykładowo z premium case'ów wam nie dropi nic, to możecie sobie śmiało kupić Bacona za pieniądze, które zarobiliście. No i tutaj macie jeszcze premium case'y, możecie sobie kupić za darmo, że tak powiem. No ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale możecie sobie kupić za darmo, bo dosłownie nic nie tracicie pieniędzy, a po prostu możecie sobie je uzyskać za pomocą sprzedaży tych... No przedmiotów, nie? I tyle. Na koniec odcinka weźmiemy sobie, chyba dam im jakieś premium case'y, rozdam wszystkim. Zobaczymy, za chwilkę może każdemu rozdam. Minecraft ziomy będą zadowolone, a tutaj się klepią. Zobaczymy, czy to jest jakiś nuker. A czy Boże, nuker, tak, nuker na PvP. Jakiś Minecraft cheater. No powiem wam szczerze, że jest bardzo mało cheaterów. No i chyba w sumie to już będzie koniec odcinka. Ale sobie trochę pogadaliśmy i w sumie no taki lepszy to niż nic, nie? Może to jest jeden z odcinków, w którym mało osób zbanowaliśmy, ale takie coś też jest chyba spoko, nie? Możecie napisać w komentarzu, czy odcinek wam się podobał, bo to w sumie jest dla mnie dość ważne, bo napiszcie, czy widzicie jakąś różnicę pomiędzy tym odcinkiem, a poprzednimi po prostu. No i to tyle. To ja w takim razie rozdam im case'y, no i widzimy się za chwilkę. Dobra, napiszemy im, czy chcą premium case'y. No chyba chcą. O kurde, jakiś inny się napisał. A to zbój, co? No chyba chcą. Dobra, okej. A tego wandala, to ja nie wiem, chyba go zmutuję, tego wandala. Ale dobra, niech sobie będzie. O, właśnie. To sobie kupcie. He. Ale jestem troll, co? Ale jestem troll. Nie, Sajek, to w ogóle nie było śmieszne, ty chuju. Spierdalaj, ty chuju. Admin, właściciel, oszukist i złodziej na premium case'y. Dobra, dajemy im te premium case'y, nie będziemy się chyba z nimi bawić, co? Musicie mieć jedno miejsce puste w eku. Ile im damy premium case'ów, co? A dam takim nocnym markom z 3. Myk. No i to tyle. Jeśli odcinek ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zostaw też ten taki dzwoneczek, kurde blaszko, obok tej super subskrypcji, no i też zostaw suba, jeśli jesteś nowy. No i to tyle. Zapraszam też na mój serwer, na IP macie w opisie, macie zresztą na ekranie, macie kurde blaszka wszędzie. Więc dobra, trzymajcie się i cześć, yo! In the morning, pop shells, fallin' living in berry, gon' smell blood trail every minute. Rogue wave, and you niggas no fair. When I hit him, every time I see it big, I don't hesitate to kill him. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas.